Witam wszystkich z tej strony Sąsiad i chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek serii Minecraft z Sąsiadem. W tym odcinku będę testował nowy sposób nagrywania moich Zagrajmy przez program Adobe Audition. Robię tak dlatego, żeby podczas mojego komentarza nie było słychać żadnych kliknięć, jakichś zawieszeń, tego typu rzeczy, aby ten komentarz był wyraźniejszy i lepszy po prostu jakościowo. Mogę się również bardziej skupić na komentowaniu niż na samej grze, ponieważ gra jest już nagrana przed rozpoczęciem nagrywania. W tym odcinku zajmiemy się powiększaniem mojego domku, właściwie pierwszego piętra. Co prawda nie dokończymy tego, no ale cóż. Co by tu wam jeszcze ciekawego opowiedzieć? Rozpocząłem, jak sami wiecie, również serię Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Mam nadzieję, że uda mi się realizować i odcinki z Minecrafta i z Gothica. Widziałem, że tam dosyć dużo wyświetleń było, jak na moje standardy, także bardzo się z tego powodu cieszę. No i cóż, budujemy sobie tutaj. Póki co sam jeden poziom tego piętra. Myślę, że na dwóch piętrach już zakończymy to, ten domek, chociaż to zależy. Jak napiszecie w komentarzach, że chcielibyście mieć większy dom, to nie ma problemu i wszystko będzie powiększone. Ja oczywiście sobie przed odcinkiem pościnałem kilka drzew, aby mieć po prostu jakiś zapas, żebym nie musiał tego robić przy was, bo tylko strata czasu. No właśnie, tutaj mnie niestety creeper zaskoczył. No i jest taki problem właśnie, że gdzieś tutaj na pewno jest spawner szkieletów. To jest dlatego pewny na 100%. Creepery, owszem, creepery się pojawiają w niektórych miejscach i to jest normalne. Szkielety również się pojawiają, ale jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo. Jestem bardzo ciekaw, gdzie mógłbym znaleźć ten spawner, ponieważ przydałoby mi się to do chociażby zrobienia takiej jakby, nie wiem, exp farmy albo generatora strzał, czegoś takiego. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. No, ten domek jest taki, myślę, dosyć ciekawy. Będzie na pewno jeszcze dużo w nim zrobione, bo to jest dopiero taki surowy, czysty dom. A co w nim w środku będzie, to już wszystko zobaczymy. Tutaj pająki atakują, no ale udało się je pokonać. No i cóż, mamy teraz ferie, przynajmniej ja w województwie śląskim. To wam tyle mogę powiedzieć, że mieszkam w województwie śląskim. Mam 2 tygodnie teraz wolnego, także na pewno filmy będą codziennie i to nie ma o czym mówić. Mam nadzieję, że się wam będą podobać. No i budujemy sobie dalej. Właśnie się zastanawiam, jakie by tutaj zrobić drzwi balkonowe w tym domku. Nie wiem, czy zostawić to po prostu tak jak jest, że jest takie wejście po prostu bez drzwi, czy dorobić, ale to już zobaczymy w kolejnych odcinkach. No i za niedługo przydałoby się znowu wejść i pokopać w kopalni, ponieważ nie mam za bardzo kamienia ani takich rzeczy. Jedyne co mam, to tam w moim magazynie. Tam parę jest kamieni, czy też rudy żelaza, albo nawet samych sztabek. Ale chciałbym się dokopać wreszcie do diamentów, czy do chociażby redstone'a, który wiem, że tam jest, ponieważ mijaliśmy go, a ja nie mogłem go wykopać, ponieważ nie miałem odpowiedniego kilofa w tym momencie. Ale myślę, że w najbliższych odcinkach tam zejdziemy. Tylko tutaj jeszcze trzeba będzie zrobić w tym domu dach. Ale to również myślę, że w kolejnym odcinku. Hmm.
Przepraszam za taką chwilę przerwę, ale muszę sobie dokładnie jeszcze pomyśleć, co powiedzieć, ponieważ nie jadę tutaj z kartki, nie czytam gotowego tekstu. Tutaj planuję gdzieś jeszcze zrobić jakąś taką mniejszą wyspę i taki jakby pomost, w którym będę mógł sobie łowić ryby. A dodatkowo chciałbym zrobić taki ładny most naprzeciwko naszego domu, który pozwoliłby mi przechodzić na drugą stronę wyspy i tam zbudowałbym jeszcze jedną kopalnię. Myślę, że jest to ciekawy pomysł. Tutaj mi się jakieś jeszcze zwierzęta błąkają. Jest ogólnie tutaj bardzo dużo krów. No właśnie, i nieszczęsny creeper, którego trzeba jak najdalej od domku zabić. Jest tutaj bardzo dużo krów, tak jak już mówiłem, czyli z jedzeniem nie ma problemów. A dodatkowo dzięki temu modowi, który wgrałem, Tree Capitator, przy ścinaniu drzew wpada dosyć dużo jabłek, także jeżeli chodzi o jedzenie, to nie ma problemu. Gorszy problem pojawia się z wełną, gdyż pająków naprawdę nie ma tutaj zbyt wiele, a jeżeli nawet są, to niestety nie wypada mi z nich nić, a ja nie mam tutaj nigdzie dostępu do owiec. I tu mam właśnie cały problem, ale myślę, że to się wszystko jeszcze uda w kolejnych odcinkach ogarnąć, że gdzieś tutaj znajdę po prostu jakieś owce. Ogólnie jest tutaj potworów dosyć dużo, można sobie nabić dosyć dużo doświadczenia. Jakaś krowa się nam tutaj do domu próbuje dostać. Trzeba by się jej było pozbyć. Dobrze, mamy już ją zabitą. I możemy iść dalej. Nie wiem, czy wam się w ogóle podobają te moje ostatnie odcinki. Nagrywam teraz dosyć dużo. Staram się zawsze ten jeden odcinek dziennie. No i jakość poprawiam na każdy możliwy sposób, jaki znajdę w internecie. Akurat wczoraj cały dzień siedziałem nad jakością audio i myślę, że została ona znacznie poprawiona. No i co? Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Dzisiaj jestem taki trochę niezorganizowany, nie wiem za bardzo co mówić, ponieważ kiedy gram i mówię, to cały czas coś mi przychodzi na myśl, a teraz jakoś tak nie mam pomysłu. Muszę tutaj oczyścić te drzewa, które nie ścięły się przez Tree Capitator, ponieważ nie były połączone liśćmi. I trzeba by było jeszcze rogi domów pokończyć. No tutaj nas zombie od tyłu próbowały zaatakować. Ale udało się je pokonać. Ten domek jest taki, myślę, dosyć ładny. Z czasem będzie na pewno większy i ładniejszy. I tam czytałem w komentarzach, że ktoś proponował mi, abym zrobił podłogę, o ile dobrze pamiętam, to jest chyba bruk, tylko z mchem. Ja dokładnie tej nazwy nie pamiętam. Przepraszam, ale zapomniałem, już dosyć dawno się w takie jakieś chodzenie po lochach nie bawiłem, gdyż ciężko mi je znaleźć po prostu. Może byłby to dosyć dobry pomysł. Nie wiem, jakby się to kolorystycznie połączyło z tym, co mamy już w domu, czyli z drewnem. Ale spróbować by można było. Ewentualnie prosiłbym o jakieś wskazówki, jak łatwo znaleźć taki loch i po prostu pójdziemy poszukać tam tego mchu, tego po prostu kamienia. Zastanawiam się również nad dachem tego domu, gdyż chciałbym go zrobić takiego dosyć ciekawego, czyli takiego, ja wiem, po skosie, myślę, tak jak to w przeciętnych domkach można zobaczyć, gdyż płaski dach po prostu mi się nie podoba.
ale jeżeli okaże się, że taki dach jest po prostu lepszy, to zrobimy go właśnie w ten sposób, że będzie płaski, chociaż wolałbym tego uniknąć. Jeszcze musimy dorobić tutaj jeden poziom, żeby można było właśnie robić już dach. Drewna na szczęście jest tutaj wszędzie pod dostatkiem. Można bez problemu sobie iść i nazbierać. Jeszcze ten mod, który wgrałem, to bardzo ułatwia, ponieważ nie wyobrażam sobie pojedynczego ścinania każdego klocka. Strasznie męczące. Że nie tyle męczące, co właśnie jest też plus w ścinaniu tym modem, ponieważ jeżeli zetniemy tym modem, to wypadają nam również sadzonki i w wielu przypadkach również i jabłka. Dzięki czemu nie ma problemu z jedzeniem. W najbliższych odcinkach przydałoby się również, ponieważ zbroję jaką taką mam, to przydałoby się wybrać do Netheru i tam znaleźć jakąś fortecę, w których również można, oprócz tego, że znajdziemy tam bardzo mocne potwory, to możemy tam również znaleźć ciekawe przedmioty i zdobyć parę osiągnięć, z tego co pamiętam. Właściwie jestem tego pewny, ponieważ za samo przejście do Netheru już jest chyba osiągnięcie i za zabicie takiego żółtego stworka, z którego wypadają jakieś... Dokładnie nie wiem, jak to się nazywa, ale to były jakieś takie żółte pałeczki. Nie wiem, jak one się nazywały, ale również za nie jest chyba osiągnięcie. Brakło niestety drewna, musimy sobie pościnać jedno drzewo, drugie. No i właśnie tu mi się siekiera zepsuła, gdyż właśnie przypomniałem sobie, że w tym modzie, w Tricapitator, za ścięcie drzewa nie tracimy jednego punktu wytrzymałości, tylko tak jakbyśmy po prostu całą tą siekierą zcięli całe drzewo. Czyli jeżeli zetniemy, załóżmy, 8-klockowe drzewo, to tracimy 8 punktów wytrzymałości. W sumie jest to jakaś tam kara za takie dodatki, ale według mnie jest jak najbardziej dobrze to wszystko wyliczone. I dobrze, że się psuje tyle, a nie na przykład po jednym, bo taka diamentowa siekiera mogłaby starczyć na całą grę. Dlatego trzeba uzupełniać narzędzia. W najbliższym czasie również, jeżeli zdobędę dosyć dużo mączki kostnej, to postaram się drzewa sadzić. Chociaż wiem, że teraz jest to takie dosyć trudniejsze, ponieważ trzeba więcej tej mączki zużyć, aby to drzewo wyrosło nam na takie duże, jakie powinno być. Ale jest to według mnie również bardzo dobrze wymyślone, ponieważ jest, jakby nie było, ta gra wtedy trudniejsza. Co jak najbardziej jest dobre, ponieważ im trudniej się gra, tym jest ciekawiej. W tym odcinku takie głównie zbieranie drzewa jest, no i budowanie, ale myślę, że w kolejnych już będziemy się gdzieś dalej zapuszczać i będziemy walczyć, ponieważ zaraz po budowaniu w Minecrafcie walka jest drugą rzeczą, która jest bardzo, bardzo ciekawa. Co prawda nie możemy robić jakichś tam kombosów czy tego typu rzeczy. O, tutaj właśnie miałem bardzo ciekawe drzewo, z którego wypadło dużo jabłek. Nie możemy co prawda robić kombosów, ale i tak walka bardzo mi się w Minecrafcie podoba. Szczególnie, że jest to gra sandboxowa, w której właściwie chodzi o to, żeby budować. A walka miała być, mi się tak przynajmniej wydaje, że miała być dodatkiem. Ale dzięki systemowi doświadczenia zrobił się z tego taki budowlany RPG. Co bardzo mi się oczywiście podoba. Musimy tutaj wybudować sobie dach,
którego, o ile dobrze pamiętam, to nie skończę w tym odcinku, ponieważ braknie mi drzewa. Wiem, że robię takie małe spoilery, ale myślę, że one tam nikomu nie będą przeszkadzać, a jeżeli będą, to oczywiście zaprzestanę robienia ich. W tym odcinku będzie również przerobiony mój głos, znaczy się przerobiony. Nie chodzi o to, że będzie miał inną tonację, tylko po prostu będzie odszumiony bardzo dokładnie, będzie pogłośniony, także nie będziecie musieli pogłaśniać u siebie głośników, żeby mnie słyszeć. I myślę, że będzie lepszy. Oczywiście napiszcie mi w komentarzach, jak wam się ten głos podoba. Jutro oczywiście, tak jak już zapowiadałem, jeden dzień Minecraft, drugi dzień Gothic. Także dla wszystkich, którzy czekają na Gothica, oczywiście mówię, że Gothic będzie jutro na 100%. Postaram się już go nagrać z samego rana. Tak, znaczy z samego rana. Koło, myślę, 9. Myślę, że nagram i będzie już się renderował film. Ponieważ na moim słabym sprzęcie taki film 15-minutowy potrafi się renderować 3 godziny. Jest to bardzo długo, jak na 15-minutowy filmik. To jest bardzo długo, ale postaram się w najbliższym czasie zakupić lepszy procesor i wtedy myślę, że już to będzie wszystko lepiej. Dobrze, także w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i na razie.